Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Pasuje coś dodać na kanał, żeby nie było, że nic nie robię. Co tam dalej z turbolącinem? Bo mam mały problem. Nie poszło wszystko po mojej myśli. I jeszcze w międzyczasie grzebię co innego. No i tak troszeczkę się odkłada ten projekcik. Pewnie jeszcze nie jesteście zadowoleni, że nie ma codziennie odcinka. No niestety czasami tak bywa, że wszystkiego się nie da na raz zrobić. Więc już wam pokazuję co i jak. Będzie takie małe pytanie do was. Może ktoś doradzi coś. Tutaj w międzyczasie grzebię przy Aprilii. Mianowicie pluję wodą. Płynem chłodniczym i gaz ciśnienie się robi. A mianowicie no standardowo o-ring walnięty. Ktoś tu jeszcze dodatkowo taką uszczelkę dał. Ona nie pokrywała się dokładnie. Wszystko fajnie nie było. No i się zepsuło. Rozwalił się o-ring. Dostawał się do komory spalania i utopiło silnik we wodzie. Przechylałem tutaj wydech, bo z wydechu mi się woda wylała. Tam widać trochę. Na szczęście nie płyn, tylko woda. Ale to was nie interesuje. Interesuje was turbolącin. Tutaj już robię pierwsze przymiarki wydechu. Takie pierwsze przymiarki. Już tutaj rurkę mniej więcej znalazłem. Gdzieś zaraz ją znajdę. Z tego tu mniej więcej zrobimy coś takiego. O większej średnicy. To będzie mi pasować akurat podgięciami i tym wszystkim. To tylko zrobię adapterki. Fajnie. Fajnie zrobię adapter. Żeby to się fajnie zgrywało tu. O, będzie tak zarąbiście. Plastiki z lącina się tutaj podgrzeje opalarką, ten boczny, jego się tak fajnie odegnie, tak bardziej i tutaj wyprofiluje tak samo opalarką ładnie, żeby to pasowało pod ten wydech. No i co dalej, no nie jestem zadowolony wam powiem, no nie jestem zadowolony, bo już myślałem, żeby to zrobić na odpierdziel, czyli po prostu puścić zasilanie z silnika. Ale to nie za egzaminu, turbo się zatrze momentalnie, więc szkoda mi turbinki, tak wam szczerze powiem. Bo drugiej takie mogę już nie dorwać. W czym jest problem? Mianowicie problem jest taki, że w tym silniku no nie ma filtra olejowego. No. Jest takie tylko malutkie siteczko, no ale tak czy inaczej opiłki takie malutkie i to wszystko, no to wszystko przełazi. Nie ukrywajmy, to wszystko przełazi. No i no jest problem. Tylko właśnie się myślę, bo jeszcze jest taka opcja, że ja się tutaj tym dziadostwem wewiercę gdzieś tu, o. W ten dekiel boczny bym się wywiercił. Mogłoby coś z tego jeszcze być. Ale się jeszcze nad tym zastanawiam. Bo tu jest zwężka, przy głowicy jest zwężka i akurat bym miał odpowiednie ciśnienie na turbo, bo turbo potrzebuje minimum 1,5 bara ciśnienia oleju. Tego nie mogę rozwiązać problemu z filtrem. Pasowałoby mi tutaj wtedy wsadzić jakiś filtr oleju czy coś takiego, jakiś malutki filterek, żeby mi opiłki nie leciały, no jakiś filtr tekturowy, żeby opiłki mi nie leciały na turbo, bo się zatrze momentalnie. No i ten olej jest też taki suchy. Kurde, no powiem wam, że mam mały problem, nie wiem jak to ugryźć, no czy robić to tak, czy inaczej. Po prostu nie mogę się zdecydować. Chciałbym to zrobić jak najmniej skomplikowanie, wiecie, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. No i dałbym tutaj ewentualnie jakiś olej lepszej jakości, no i te turbo by dłużej popracowało, a na tym oleju w tym silniku lącinowskim, no to no nie ukrywajmy, no opiłki, nie opiłki, miedź się wysypy, no brokat się, jak spuszcza się olej, to jest brokat po prostu, no i nie będzie nic z tego. No. Jakby to tak miało być, to nie będzie nic z tego. I się cały czas zastanawiam, no. Na dole w komentarzu pod filmem możecie mi napisać, no, co robić. Czy macie jakieś inne pomysły? Bo mam tutaj pompkę, załatwiłem sobie. Pompkę wspomagającą, taką do ropy. Tylko znowu też jest problem, bo olej jest za gęsty, no i staje. Nabije gdzieś tak, ona bije do 1,5 bara. Ale znowu musiałbym się bawić z jakimiś zaworami zwrotnymi, zaworek zwrotny czy coś takiego bym musiał wstawić, żeby mi się nie spaliła pompka, nie? Bo nabije ona 1,5 bara i dupa, no i zatrzyma się i się spali. No i wymaga to dodatkowo jakichś, kurde, znowu akumulatorów, rozbudowy.
A nie, chciałbym to zrobić tak, żeby odpalić i się zatarło od razu, nie? Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Chciałbym, żeby to przynajmniej dzień pochodziło. Przynajmniej z jeden dzień pochodziło i się pokręciło to trochę, no. Taki jest plan. No, liczę na was, na moich widzów. Czy jest, kurde, sens w ogóle to tak robić? I zastanawiam się, czy nie kupię sobie chyba Tiga, bo to jest problem, no. Teraz się tak samo zastanawiam, jakiego Tiga kupić. Ewentualnie tak samo jak macie jakieś propozycje, ale chcę kupić coś uczciwego na lata. Nie będę spawał nie wiadomo czego, od razu mówię. Będę użytkował tak od czasu do czasu, ale też nie chcę jakiegoś takiego chińskiego, nie? Chciałbym już jakiegoś markowego, sprawdzonego Tiga. A propos ceny, no to tam mogę powiedzieć, że na razie nie gra roli, ale w granicach tak paru tysięcy i najlepiej jakiś zestaw od razu. Jak ktoś spawa aluminium, zna się na tym, mógłby polecić jakiś sprzęt, no to strasznie mnie blokuje to. Będę miał narzędzia, zrobimy więcej, bo na przykład tutaj z tym kruczcem albo coś z tym, nie? Będę miał Tiga, demontuję ten cały przód tu, demontuję to. I od razu zamiast robić właśnie te nawrotki, niedawrotki, jakieś kombinacje, dospawowuję bezpośrednio do turbiny o 90 stopni, na przykład taki kątownik, o coś takiego, cyk, dospawam i bum, i jest, nie? O, i gaźnik jest tutaj od razu o 90 stopni, i gaźnik jest tutaj na boku, i nie będę potrzebował takiej nie wiadomo jakiej rury, nie? Tego. Bo strasznie duże jest kolanko i obstawiam, że. No, jest za dużo rurki między gaźnikiem od gaźnika, zanim doleci mieszanka do głowicy, no to braknie ciśnienie tego suwu tłoka, nie? I dlatego pasowałoby to, żeby było jak najkrócej, tak samo. Wydłużyłoby się to trochę może, no, na pewno bym spróbował tutaj to odpalić. No, do odpalenia, no to nawet założę tą pompkę. To zwykłą tą, jakby się miała spalić, no to przynajmniej tylko, żeby odpalić. Zewnętrzny obieg by się zrobiło, no to tyle to jeszcze, nie? Ale jakby to już chodziło, no to chciałbym to tak zrobić, żeby to było takie kompaktowe, tak jak właśnie teraz cały czas dążę do tego, żeby to było takie wszystko zbite, schowane pod plastikami, lącina, mam nadzieję, że rozumiecie, żeby to tak było wszystko upchane. Żeby nie odstawało za bardzo od motorku i też żeby nie było zbytnio skomplikowane. Jeśli macie jakieś pomysły, jak rozwiązać tutaj problem smarowania, według was najprostsze, ewentualnie w ostateczności skuszę się, że zrobię tutaj smarowanie od silnika, ale raczej nie od głowicy, tylko z tego dekla bocznego. Raczej z dekla bocznego pociągnę, bo tu jest, żeby było ciśnienie odpowiednie. O to mi głównie chodzi. No i jak macie jakieś propozycje na jakiegoś Tiga, bo myślę kupić, no wreszcie przydam się. U mnie akurat to się przyda. No Migomat mam chiński, można powiedzieć, że chiński. No nie jestem zbytnio czasami z niego zadowolony, bo no nawet się spawa fajnie tym Migomatem, no ale też taki kurde jest, że w przyszłości chyba zmienię na coś bardziej markowego. Najłatwiej będzie mi powiedzieć, że no ta spawarka, ten Migomat, no nie trzyma tak dobrze parametrów. Jest tam taki odchyłek i raz przepoli dziurę, a zaraz nie zespawa dobrze blachy. W tym tygodniu powinienem założyć wydech, zrobić do końca, ale to w następnym odcinku wam już to nagram. Skończę Aprilę, no to już się biorę szybko za Lącinka, bo Aprila to priorytet. I tam wziąłem pod uwagę to, coście mi tam pisali a propos tego turbo. Po waszych komentarzach niektórych osób, że tej gruszki, tego nie będę w ogóle montował. Tego nie będziemy w ogóle montować nawet. Nie. Nie będziemy tego montować, za dużo zejdzie i za mało tu będzie potem miejsca. Więc doszedłem do wniosku dzięki waszym komentarzom, że całkowicie zaślepimy ten upust tutaj, co jest, nie? Będziemy dmuchać na maksa. Zobaczymy, ile na maksa udmucha. Prawdopodobnie na dniach chyba zamówię ten wskaźnik, żeby zobaczyć, ile to będzie nabijać.
A jak zadecydowaliście, no to tak jak mówiłem wcześniej, montujemy ten czerwony wydech. Chcecie, no to będziecie mieć zamontowany. Będzie rakieta, będzie rakieta. Ale naprawdę, teraz jak będzie ciśnienie spalin, to teoretycznie na luzie takie będzie ciśnienie spalin, że będę jechał jak odrzutowiec. Tu będzie zasysać, tu będzie zasysać, tu będzie wylewać spalin. Jasny pieron. To będzie rakieta, rakieta będzie. No dobra, no to ja kończę tutaj ten odcineczek taki informacyjny, można powiedzieć. Biorę się za trille, bo jest trochę jeszcze składania. Idę powiedzieć właścicielowi co i jak mnie kupuje. No i Lonci nas czeka. Więc mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. Tak wyszło, jak zawsze. Więc do następnego. Mam nadzieję, że następny odcinek już będzie z Turbo Loncina i pierwsze odpalanie. Więc trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Jesteście nowi, zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Bo nie wiadomo, kiedy wpadnie odcinek wreszcie z odpalania tego Turbo Loncina, tej rakiety, rakiety. Więc subskrypcja z dzwoneczkiem. Jeśli wam się podobało, łapeczka w górę, to jest zachęta dla mnie na wrzucenie jak najszybciej kolejnego odcineczka. Jeśli się wam nie podobało, to nie. Nie dawajcie łapeczki w dół. Ewentualnie napiszcie to w komentarzu, jakie macie zarzuty, co tu pozmieniać, co wam się nie podoba. No i tyle, no. Jaki sens montowania turbo do Loncina? Nie wiem, ale montuję. Więc do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Hej.